Promocja filmu Wolność i Niezawisłość odbyła się ostatnio w auli Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Jest to film dokumentalno-historyczny o zrzeszeniu win powstałym po 1945 roku. Tytuł filmu odnosi się do organizacji, która powstała po 1945 roku, w zasadzie we wrześniu 1945 roku. W pewnej konsekwencji, trudnej konsekwencji historycznej. W 1944 roku do Polski wkracza 2,5-milionowa Armia Czerwona wraz z oddziałami NKWD, specjalistami od niszczenia podziemia polskiego. W sukurs stają im oddziały KBW, ponad 150 tysięcy, więc jest to siła, która zaczyna miażdżyć polskie podziemie. Generał Okulicki rozwiązuje Armię Krajową i dochodzi do sytuacji tragicznej, albowiem kilkadziesiąt lub nawet ponad 100 tysięcy żołnierzy pozostających jeszcze w lasach jest dezorientowanych, nie wie co robić. A więc powstaje organizacja WIN, która w tym celu podejmuje bardzo konkretne działania. No i o tym jest film. Film powstał pod patronatem IPN Rzeszów. Podczas tarnowskiej promocji filmu widzowie po projekcji mieli możliwość porozmawiania z reżyserem. Dodajmy, że twórcy przygotowują drugą część filmu pod tytułem WIN Operacja Cezar. Historia jest związana z Emilią Melesą Marcysią, która zaufała Różańskiemu Goldbergowi, która uwierzyła w jego oficerskie słowo honoru.